Ćwiczenia ujędrniające uda. Cześć, nazywam się Kasia Wanat, jestem trenerką personalną. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat obwisłej skóry i nadmiaru tkanki tłuszczowej i jak się tego pozbyć. Zanim zaczniesz wzmacniać mięśnie, które tak naprawdę są tutaj podstawą, żeby wypracować jędrną sylwetkę, skup się również na spaleniu tkanki tłuszczowej. I tutaj bardzo pomocne mogą być treningi interwałowe, trening w formie tabaty. W zasadzie każdy trening, który sprawi, że twój metabolizm przyspieszy. Jeśli robisz trening interwałowy, to na pewno musisz doprowadzić do tego, żeby części tego treningu, które polegają na pracy, były naprawdę intensywne. Przeplatane okresami odpoczynku lub ćwiczeń o umiarkowanej intensywności. Pokażę Ci teraz parę przykładów ćwiczeń, które dosyć mocno podnoszą tętno i pamiętaj, żeby zawsze robić je na 150%. Pierwsze ćwiczenie, pajacyki z wymachami rąk do przodu i do boku. Staraj się robić jak największy zakres ruchu i jak najintensywniej. Kolejnym ćwiczeniem są suicide jumps, czyli zejście w dół, dynamiczny wyrzut nóg, powrót i wyskok do góry. Trzymaj napięty brzuch, staraj się jak najbardziej proste nogi podciągać do przodu. Do rozgrzewki możesz też wykonać ćwiczenie tak zwane mountain climber, czyli sprint w podporze. Opieramy ręce jak do podporu, czyli bark równo nad dłonią, ciało w jednej linii i zaczynamy intensywny sprint, mocno kolana do klatki. Kiedy już jesteśmy po rozgrzewce, przechodzimy do ćwiczeń na dolne partie. I tutaj, jeżeli chcemy walczyć z obwisłą skórą, z tkanką tłuszczową, z celulitem, to niestety musimy sięgnąć po ciężary, ponieważ smarowanie kremami czy też delikatne ćwiczenia aż tak bardzo nie zaangażują nam mięśni, żeby zobaczyć faktyczny, widoczny rezultat. Żeby nogi były jędrne, żeby pupa była gładka, musimy troszeczkę popracować na ciężarze, zbudować tkankę mięśniową, która spowoduje, że te nogi i pupa będą miały naprawdę fajny kształt. Pierwsze ćwiczenie, najbardziej klasyczne, jednak bardzo skuteczne, angażujące nie tylko dolne partie, ale również całe ciało, to przysiad. Tutaj skorzystamy sobie z obciążenia, jakim jest kettlebell. Umieszczamy go przed klatką, łokcie wąsko, stajemy trochę szerzej niż na szerokość bioder, delikatnie rozstawiamy stopy na zewnątrz i schodzimy w dół, mocno wypychając pupę do tyłu, kolana kierując na zewnątrz, łokcie do środka i w tej samej pozycji wstajemy do góry. Staramy się nie pochylać nadmiernie klatką piersiową do dołu. Raczej mocno dociskamy pięty, zewnętrzną krawędź, stopy oraz wypinamy pośladki do tyłu. Żeby zaangażować pośladek, na pewno musimy zejść pupą poniżej linii kolan. Kolejnym ćwiczeniem, które świetnie angażuje mięśnie ud, nie tylko, ponieważ jest to ogólnorozwojowe, są wykroki. I tutaj również polecam, żeby wykonywać je z obciążeniem. A może to być, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, jeden ciężarek trzymany z przodu. Jeżeli dysponujecie, skorzystajcie z dwóch symetrycznie rozmieszczonych po obu stronach. Zaczynamy od przyjęcia prawidłowej pozycji, czyli mocno wciągamy brzuch, prostujemy plecy,
odstawiamy nogę do tyłu, opieramy ją na palcach, łapiemy równowagę i nie pochylając się do przodu, schodzimy w dół kolanem aż do samej ziemi. I wykonujemy takie ćwiczenie naprzemiennie, raz na jedną, raz na drugą nogę. Jeśli zatem chcesz zwiększyć intensywność, możesz wykonać wszystkie powtórzenia najpierw na prawą, później na lewą nogę. Na pewno poczujesz dużo bardziej, jak palą uda. Kolejna propozycja ćwiczenia, która pozwoli nam popracować nad udami, tym razem wersja bez obciążenia, to wypychanie pięty w stronę sufitu. Przechodzimy do klęku. Podnosimy jedną nogę, mocno kierując piętę właśnie do góry, a palce w stronę podłogi. Tylko i wyłącznie spinając pośladek, wykonujemy puls, cały czas napinając bardzo mocno mięsień dwugłowy oraz pośladek. Dodatkowo cały czas trzymam brzuch napięty, łokcie proste oraz kolejne ćwiczenie, które w połączeniu z poprzednim na pewno sprawi, że pośladek i udo zaczną palić, to unoszenie nogi do boku. Przechodzimy do klęku, zginamy nogę i jak najwyżej podnosimy do góry. Staramy się utrzymać ręce proste, jak najmniej bujać na boki. Nie rekompensujemy ruchu poprzez ruch tułowia. Pracujemy wyłącznie nogą i pośladkiem. Trening siłowy na pewno bardzo fajnie wpłynie na jakość skóry, na udach, na jędrność pośladków. Dziewczyny, nie bójcie się sztangi, nie bójcie się ciężarów. Efekty będą naprawdę super.